Niedawno stuknęła ci 30, powiedz, czy w jakimś sensie czujesz się inaczej? No na pewno dojrzalej, no, jeżeli chodzi o jako w życiu ja i w życiu sportowym i takim normalnym, osobistym. Człowiek ma jakieś przemyślenia i czuje się bardziej dojrzały, doświadczony i wiadomo, jakie są tam przemyślenia związane z tym okresem, który był. Następne pytanie. Jakby był ten moment negocjacji, które na szczęście udały się na twoją korzyść, na korzyść fanów, ale właśnie wspominałeś w tym trailerze przed KSW, że te protesty fanów miały potencjalny, znaczy czy uważasz właśnie, że te protesty fanów miały potencjalny wpływ na to, żebyś się pojawił? Myślę, że na pewno w jakiejś części, nie wiem, bo to jest pytanie bardziej do Martina i do Maćka, ale w moim odczuciu na pewno dodało mi to dużo energii i miło mieć takich fanów, którzy wspierają bez względu na to, jakby sytuacja nie była. Powiedz, walka nie jest o pas. Czy miałeś jakikolwiek wpływ na tę decyzję, czy to KSW jednostronnie ustaliło? To jest pytanie, które się jeszcze się powtarzało i w ogóle nie mam wpływu na to, czy walki są o pas, czy nie o pas. Już kiedyś powiedziałem, że walki o pas, nie o pas, mając pas, nie o pas, są takie trochę bez sensu. Ezera jest pierwszym grapplerem od dawna. Czy uważasz, że on jest jednym z najlepszych grapplerów, z jakim miałeś okazję walczyć, czy będziesz miał okazję walczyć? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jak mówisz Szczecin, myślisz Michał Materę, jeśli chodzi o myślenie sztuki walki, nie przeszkadza ci to, że nie będziesz walczył w innym eventie? W ogóle mi nie przeszkadza to. Po prostu się cieszę, że będę mógł walczyć na gali, która jest w Szczecinie i po 12 latach zaprezentować się swojej publiczności bez względu, czy będę walczył jako pierwszy, drugi, trzeci czy ostatni. Czy ty zwracasz uwagę na takie opinie, gdzie wszyscy stawiają cię w roli faworyta, również bukmacherzy i to jesteś takim naprawdę mega faworytem w stosunku do Brazylijczyka? No nie wiem, w ogóle się tym nie przyjmuję i nie, w ogóle mi to nie obchodzi, bo nie jestem hazardzistą, nie obstawiam, także to już jest jakaś indywidualna ich tam sprawa. Będziesz chciał pokazać Bezerze, że jesteś lepszym grapplerem niż on? Będę chciał wygrać. Czy właśnie masz dwa pojedynki w zasadzie na przestrzeni 2 miesięcy, czy w jakimś sensie musiałeś coś oddać ze swoich ustaleń kontraktowych, no bo ty jesteś tym zawodnikiem jednym tam z trójki, czy z tych niewielu, którzy mieli takie większe przywileje? Ale co musiałbym oddać? No w sensie jakieś takie twoje ekskluzywne kontraktowe zapiski. Nie wiem, nie było takich ekskluzywnych kontraktowych zapisków. No, jakby więcej tobie było wolno, tak? Można tak powiedzieć, w stosunku potencjalnej kariery gdzieś tam dalej. To chyba wiesz więcej niż ja. Powiedz, czy ten kompromis z KSW dotyczący tych dwóch walk wygląda w ten sposób, że bardzo chciałeś wystąpić w Szczecinie i poszedłeś właśnie na jakieś ustępstwa, czy to jest już naprawdę dogadane i jesteś zadowolony z tego, co udało się wam ustalić? Nie, no padła propozycja po prostu walki w grudniu. Jest to, będzie ogromne show i na ogromnej hali w Krakowie, no to dlaczego by nie podjąć walki? No już były sytuacje, że miałem nawet mniejszą przerwę bodajże na początku mojej tutaj, można powiedzieć, takiej przerwy, którą wróciłem do KSW, był Babene, a nieopodal chyba półtora miesiąca później był chyba Zikic, to była jakaś tam krótka przerwa, także to się zdarzało i to nie jest jakiś duży tutaj, że ja musiałem się temu poświęcać, to sam chciałem i bardzo się tego cieszę. Ja rozmawiałem z twoim bratem Norbertem, który reprezentuje twoje interesy. On tutaj nie będzie. To była pierwsza taka sytuacja od dawna, kiedy jego tu nie będzie. I w związku z tym, że te negocjacje były takie ciężkie, czy Norbert nadal reprezentuje twoje interesy? Ogólnie uważam, że to debilne pytanie jest. Oczywiście, że reprezentuje. To jest mój brat przede wszystkim. I oprócz tego, że mamy więzi tutaj jakieś takie sportowe, no to bez względu mamy więzi, które są dużo mocniejsze i jakaś taka sytuacja nawet by nie była w stanie chociaż przez mikro ułamek sekundy zachwiać naszych relacji, chociażby nawet na poziomie sportowym, nie? Wiadomo, że zawsze trudno jest zbijać wagę, ty to też bardzo, bardzo mocno przeżywasz. I czy dużo wygodniej było ci zbijać tutaj wszystko na miejscu? Nie musiałeś wyjeżdżać do innego miasta, nie musiałeś się tam starać o jakąś salę, tylko wszystko robisz tutaj? To znaczy, dużo fajniej mi się robiło z racji tego, że wiem, gdzie są wszystkie sklepy, wszystkie rzeczy, produkty, które potrzebuję. Wszystko mam pod domem, tak jak powiedziałeś, sauny, takie jakieś, nie wiem, maty i to wszystko, ale oprócz tego naprawdę, jeżeli chodzi o moją wagę teraz, to po prostu schodziła rewelacyjnie się czuję teraz w tym momencie. A tak samo się czułem przed wagą, po prostu Kuba Maurycz, mój dietetyk z Agatą Maurycz, tak samo po prostu są turbo mega fachowcami, którzy się super znają i będę ich wychwalał ponad wszystko, bo naprawdę zasługują na to, bo nigdy tak się dobrze nie czułem i po prostu są super profesjonalistami, doprowadzili to mnie do tego momentu z taką energią, że jeszcze takiej energii przed walką nie miałem. Ja w zasadzie tyle. Bagi będzie bardzo zalatany podczas gali, to kto stanie w twoim narożniku, czy da radę? No nie ma wyjścia. Bagi jest taką osobą, że nie wyobrażam sobie walki bez niego w narożniku. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję.